No i cześć, witam Was w kolejnym odcinku, tym razem ze szklarni. Coś sobie tutaj pooglądamy, coś też mam zamiar powysiewać i w międzyczasie trochę sobie pogadamy. Właściwie to ja do Was pogadam. Odcinek jest z soboty, ja wiem, że Wy te odcinki nie oglądacie tak na bieżąco, no ale tak to jest z moim czasem. Będzie przeszkadzało ogrzewanie, bo nie chcę tu zmarznąć. Na zewnątrz deszcz, temperatura w granicach 5 stopni, znowu pogorszenie pogody i podobno przez cały tydzień mają być dość solidne mrozy w nocy. Ja się za chwilę zabieram za wysiewanie nasion do kraty. Zobaczycie, co tam mam do wysiania. To jest wszystko, jeżeli chodzi o ziemię, co mam z worka. Koniec. Będę musiał skorzystać z ziemi kompostowej. Zawaliłem trochę, nie kupiłem. No a jest teraz ten kryzys wirusowy. No i powiem Wam, że będę musiał chyba wyskoczyć, kupić 2-3 worki, bo potem wiosną może się sytuacja pogorszyć. No i może już być ziemia niedostępna, kto wie co będzie. Także tak to wygląda, no ale wysiewanie będzie do tej resztki ziemi i ziemi kompostowej. Dobra, teraz przerwa na czołówkę i zapraszam za chwilę. No i słuchajcie, na pierwszy strzał pójdą nasiona bananów. Dostałem je w gratisie, już nie pamiętam do czego. Czasami tak jest, że kupuje się nasiona i tam sprzedawca coś dorzuci. Co my tu mamy? Velutinę, 20 nasion velutiny. Także ja je wysieję do takiej doniczki wspólnej. A to co jest? Musa Thompsoni. Kiedyś pamiętam siałem i mi nic nie wyszło. No dobra, zobaczymy. Zawsze wysiać można, jak nie wyjdzie, trudno. Także zabiorę się za wysianie tych velutinek. Wpakuję do jednej donicy, bo szkoda mi tych krat, mam ich mało. A potem zawsze można je rozsadzić. I teraz się tak zastanawiam, czy w ogóle zatrzymam sobie jakąś velutinę, jeżeli skiełkują. Znaczy generalnie są dość łatwe w przechowaniu. Znaczy może nie łatwe, średnie są w przechowaniu, bo nie należą do najłatwiejszych. Miałem kiedyś dwie velutiny, niestety mi zdechły, czyli takich warunków jak Basio to one raczej nie tolerują. Ale z drugiej strony są dość wytrzymałe, jeżeli już się zapewni troszeczkę tej temperatury. Tak przynajmniej około 10 kilkunastu stopni. I nie przelewa się tej bryły korzeniowej, to powinny dać radę. Nie wiem jak to ciasno posadzić, pewnie i tak nie wszystkie nasiona wyjdą, a najwyżej potem się to porozsadza. Także wszystkie 20 wędruje do tej jednej małej doniczki. Velutinka wysiana, teraz będzie Thompsoni. Thompsoni ma troszeczkę inne nasiona, takie bardziej płaskie. Zresztą pokażę Wam. To są nasiona banana, tak mniej więcej wyglądają. Sorry za brudne łapy, ale ja łapami grzebię w ziemi bez rękawic, bo tego bym nie wyczuł w palcach. No i wysiane. Tutaj mam velutiny, tu są Thompsony. Jak coś wyjdzie, to rozpikuję. Ja tam podejrzewam, że może nic z tego nie wyjść, no ale zobaczymy. O nasionach jeszcze za chwilę Wam coś powiem, a teraz pokażę Wam moją szklarnię wokół. Nie mam miejsca, gdzie tego postawić. W ogóle czegokolwiek bym teraz nie wysiał, to nie mam gdzie postawić. Wysiałem już pomidory. Te pomidory zajmują całą tamtą półkę, już wzeszły jak widać. Tam jest też krata z pomidorami. No i jest naprawdę wielki problem. Może coś tu zrobię miejsce, jak to wszystko gdzieś upchnę i tam się trochę miejsca zrobi. Gdzieś na tej górnej półeczce może coś tam wepchnę, tam jest ciepło, to może banany. No i gdzieś tu może mi troszeczkę miejsca zostanie, ale jest krucho z miejscem, nie mogę się tej dużej szklarni doczekać. No i wiecie jaka jest ogólnie sytuacja, mam nadzieję, że ta sytuacja też nie skomplikuje budowy szklarni. Ja oczywiście będę działał z budową szklarni, ale może być jakiś problem z materiałami czy z dowozem, może być jakaś blokada dróg i te sprawy. Mam nadzieję, że wszystko się uda i wyjaśni. Także nie panikujmy jeszcze. Ja się zabieram dalej za wysiew nasion. No i co tam mamy następnego do wysiania?
No i słuchajcie, warto też parę słów o nasionach powiedzieć, bo często się mnie pytacie, gdzie kupować nasiona. I tutaj musicie zwrócić uwagę na to, co kupujecie, bo jeżeli to są jakieś takie rośliny popularne, kwiaty i takie rzeczy, no to właściwie gdzie nie kupicie, powinno być ok. Natomiast jeżeli kupujemy jakieś nasiona roślin rzadkich, tropikalnych, bardzo tropikalnych, to już tak różowo nie jest i generalnie bardzo odradzam polskie sklepy internetowe czy Allegro, czy w ogóle jakiekolwiek inne polskie sklepy internetowe. W ostatnim roku kupiłem bardzo dużo nasion z polskich sklepów internetowych. No i jak myślicie, ile wykiełkowało? Zero. Wydałem ponad 100 grubo, nasion miałem bardzo dużo i nie wykiełkowało mi chyba nic, o ile dobrze pamiętam. Także lipa totalna, totalnie nie polecam. No ale ktoś by powiedział, to gdzie to zamówić, albo skąd ja je teraz mam. Kupuję głównie na eBayu. Wydaje mi się, że kupując na eBayu jest lepiej. To znaczy nawet mi się nie wydaje, bo jest kiełkowalność lepsza, już to sprawdziłem. Ale też nie jest jakaś rewelacyjna. Trzeba się liczyć z tym, że nasiona roślin bardzo tropikalnych albo dochodzą w złym stanie, albo są czasami fejkiem, czyli nie są to nasiona te, które powinny być, albo po prostu nie kiełkują, bo są zleżałe, stare, czy w nieodpowiednim czasie zebrane i tak dalej. Do tego nie wejdziemy, trzeba po prostu próbować. To generalnie też wpływa na wysokie ceny sadzonek takich roślin tropikalnych na eBayu czy gdzieś w sieci, bo kiełkowalność jest niska i czasami trzeba nasiona kupić 3-4 razy, żeby uzyskać kilka roślin. No i teraz Wam pokażę kilka przykładów. To są na przykład nasiona orzecha, nie pamiętam teraz nazwy. Zobaczcie, dotarły do mnie spleśniałe, widać wyraźnie. Także no to jest taki przykład właśnie, że nie wszystko dojdzie takie, jak powinno dojść. Zupełnie są spleśniałe. Tutaj mamy czarnego sapotę, które raczej nie jest czarnym sapotem, bo u wujka Gogla podglądałem, jak nasiona powinny wyglądać. No i nie wyglądają tak, jak powinny. Są to nasiona chyba jakiegoś sapotę, ale raczej nie czarnego. Zaraz je tu wysieję też zbiorczo, bo kiedyś wysiewałem podobne nasiona, też sapotę i nic nie wyszło. Teraz po raz drugi będę też wysiewał nasiona Blackberry Randera Formosa, czy jakoś tak. Kilka nasionek, kupiłem je od Hindusa, który twierdzi, że są z jego własnego ogrodu, ale w zeszłym roku kupowałem, nie wyszła mi ani jedna. Z kolei inne nasiona od tej samej osoby mi wyszły. Co tu jeszcze mam, jakieś bananka. Także zobaczymy, co z tego powychodzi. Powiem Wam, że kupując nasiona poprzez eBay na przykład, no ta kiełkowalność jest wyższa, ale nie jest wysoka. No i trzeba się liczyć z tym, że jest ona na poziomie około 20%. W przypadku bananów najczęściej jest tak, że jak wysieje na przykład 5 nasion, no to z takiej paczki potrafi 4-5 nasion wyjść, ale z kolejnych 2-3 paczek innych nasion nie wyjdzie nic. Czyli jest tu kwestia świeżości raczej, że dane nasiona wychodzą wszystkie, a inne nie wychodzą w ogóle. Tak to wygląda z kupowaniem właśnie nasion. Aha, jeszcze jedna rzecz, jeżeli kupujecie na eBayu, zdecydowanie odradzam Chiny czy Hongkong. Te dwa kierunki, ja już to sprawdziłem, w 50% przychodzą nasiona z jakichś zupełnie innych roślin, trzeba się potem z nimi wykłócać o zwrot kasy czy o nową wysyłkę, nie odpisują i tak dalej. A raczej polecam Europę. Europa jest ok i nasiona, które docierają z Europy, raczej są w porządku, przynajmniej nie oszukują na tych nasionach, no ale z kiełkowalnością jest różnie. Także dobra, koniec gadania. Zabieram się za wysiewanie tutaj tej pseudo Black Sapotę. Ja mam Black Sapotę, bo kupiłem rośliny, dlatego nasiona były kupione wcześniej, już jesienią, no ale potem przyszła roślina wieloletnia, która myślę, że po 2-3 latach ma szansę zakwitnąć, więc już mi tak nie zależy, no ale są nasiona, to jeszcze raz wysieję, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i już raczej tak w nasiona nie idę, bo kiełkowalność jest mała. Ja wolę kupić roślinę, tak jak tutaj kupiłem Black Sapotę, kupiłem Pitangę, no co prawda zapłaciłem za nie po kilkadziesiąt euro prawie, że taka roślinka to gdzieś 100, 200 nawet, w zależności od odmiany, od wielkości, czy szczepiona, czy nie, ale wiem, że jak to kupię, to mi to rośnie i to mam, a nie kupuję nasiona, kupuję, wydam 100-200 na nasiona i mi nic nie wychodzi, albo tam jakaś jedna roślina mi wyjdzie, na którą i tak potem muszę czekać długie lata, zanim by to ewentualnie zakwitło. Dobra, zabieram się za wysiewanie. Koniec gadania. Black Sapoto posadzone. Ja w międzyczasie wszamałem obiadek.
kieliszek wina i rozjaśniło mi się, że to są orzechy makadamia, to coś, co spleśniało. I się okazuje, że może nie być tak źle, bo po rozłupaniu, zobaczcie, o, w środku jest całkowicie ok, także napełniam ziemię kompostową, bo mi się już ta zworka skończyła, i cztery orzechy pakujemy. Tak, zamykam go z powrotem w skorupce, będzie mu łatwiej się wybić. Może ta pleśń nie będzie taka szkodliwa. O, no ale nie powinny być spleśniałe. Sprzedawca powinien te orzechy odpowiednio oczyścić, żeby nie spleśniały. Gotowe. Ja te wszystkie moje doniczki wkładam sobie tutaj pod spód, bo ta część jest wody odrobina. O, pokażę wam dokładnie, co chodzi. Ta część jest pod tą doświetlarką. No i tutaj, dopóki liście się nie pokażą, to tam się może fajnie siedzieć i grzać. Także znowu jest jakieś miejsce na kiełkowanie przynajmniej. Dobra, jedziemy dalej. Co tu teraz będziemy wysiewać? Musa, bananowiec. Wiecie co, nie rozczytam. Nie rozczytam, może wam się uda. Yoshimi. W każdym razie dość rzadki bananowiec. Eksperymentalnie kupiony. On był dość drogi i chyba do niego dostałem darmowe te nasiona bananowców. Także też do wspólnej doniczki wysiewam. Także wysiewamy tego musa. Macie przy okazji możliwość zobaczenia nasion jeszcze raz z bliska. Ja wam zrobię takie zbliżenie, nie patrzcie na moją brudną łapę. Tak wygląda większość nasion bananowców, trochę jak pieprz czarny. Akurat tu mam 5 sztuk. No to się fajnie rozłoży. 2, 3, 4 i piąta na środek. Zobaczymy, co z tego będzie. Banany czasami kiełkują. One ogólnie nie są najgorsze, jeżeli chodzi o kiełkowalność. To znaczy, też nie ma jakiejś dużej kiełkowalności, bo jak zamawiacie takie banany mało typowe, że tak powiem, nietypowe, rzadkie, no to też kiełkowalność jest mniejsza. Ale jest na poziomie tam powiedzmy 30% średnio statystycznie. Także coś tam kiełkuje, nie można powiedzieć, że nic. Przenosimy się do tutaj, do kiełkowalni. Podlewka. Dobra, sorry za warunki, ale mam dwie ręce tylko. No i tutaj znowu dostałem jakiegoś gifta, ale to jest chyba frezja, czyli te takie kwiatki, które czasami w sklepach kupujemy. Nie wiem, czy to w ogóle wysiewać, może to trochę później wysieję. Na razie mi się z tym jakoś nie śpieszy. Co tu jeszcze mamy? No właściwie wszystko już poszło. Jeszcze została Rainera Formosa, czyli ten taki dziwny krzew z bardzo dziwnymi owocami koloru żółtego. No nic, wysieję to. Jest to po raz drugi. Pierwsze wysianie niestety no, bez sukcesu. Wszystko, nic nie wykiełkowało w zeszłym roku. No próba druga. Zobaczymy, co z tego będzie. No i wszystkie nasionka wysiane, doniczki są tutaj pod spodem. Tu jest przynajmniej bardzo ciepło, światło niepotrzebne, bo dopóki nie skiełkują, to po co światło? U góry ta moja doświetlarka nieszczęsna, ale działa. Wszystko się doświetla, żyje. Pewnie was zaraz zastanowi, co to tu za fasola rośnie. No właśnie, to taki eksperyment, jabłka górskie, zamówiłem nasiona. Nasiona ciężko jest sprowadzić do nas, do Polski, ponieważ one kiełkują już w owocu. I sprzedawca, wkładając już je do woreczka z ziemią kokosową, już je wkłada takie, że już mają kiełek. Jeszcze zanim tu dojdą, wypuszczają już tą pierwszą właśnie taką roślinkę. Ona się tam w tym worku pozwijała, no tak to właśnie wygląda. Było to tu wysadzone dzień czy dwa dni temu i tak właśnie to do mnie przyszło.
No i sami widzicie, że jest ciężkie w transporcie. Przeciwieństwo niektórych nasion, szybko kiełkujące. Pewnie was zastanawia, co to te jabłko górskie. Ja też tak do końca nie wiem. Wiem, że jest bardzo ciekawe. Wygląda smacznie, ma wielką pestkę w środku. I owocuje po około 6-7-8 latach w naturze. Myślę, że w Polsce się nie doczekam kwiatów, a jak już to po 10 latach. Ale ciekawostka jest, pokażę wam, jak wygląda starsza roślina, bo już te nasiona sprowadziłem w zeszłym roku, także możecie zobaczyć roślinkę półroczną. No i tak to właśnie wygląda. Zobaczymy, co z tego będzie, jaka będzie przyszłość tej rośliny. Jeden wielki eksperyment. Kolejną rośliną, którą dzisiaj wysieję jeszcze, będzie papaja górska. Te nasiona są zupełnie inne. Zobaczcie, ja wam pokażę, jest bliska. Są takie troszeczkę, o, teraz je widać. Nie patrzcie na moje brudne łapy, bo ja ciągle coś grzebię w ziemi. Także różnica jest spora. No i właśnie tą papajkę spróbuję wysiać. Ja ją wysiewałem w zeszłym roku, ale niestety nic nie wyszło. Podejrzewam, że w tym roku będzie tak samo. Oby nie. Jest to najbardziej odporna papaja z wszystkich papaj. Bez dwóch zdań. Właściwie niemalże tak samo odporna jak babako, które kupiłem, bo babako jest niestety beznasienną rośliną. No i babako sobie siedzi tutaj u mnie w doświetlarce. Zrobiłem też eksperyment i obciąłem 3 pierwsze odrosty. Ukorzeniam. Zobaczymy, czy coś z tego będzie. W każdym razie obciąłem dlatego, żeby babako jeszcze za szybko się nie rozwinęło, żeby doczekało wiosny i nie zrobiły takich długich, dzikich pędów. Już wypuszcza kolejne, także nie jest źle, a ja mam nadzieję, że tamte się ukorzenią i będę mógł odzyskać koszty tego babako, bo niestety były dość wysokie. Dobra, wracam do tego wysiewu nasion, także zaraz idę po doniczkę i te nasionka wędrują do doniczki. No jeszcze mam do wysiania nasiona jabłka cukrowego, ale w odmianie takiej różowej. Tu możecie sobie przeczytać. Tak wyglądają nasiona, to właśnie te, bardzo podobne do tych z jabłek cukrowych, które kupowaliśmy w Biedronie. I zaraz obok jeszcze mam nasiona noni. Ja już 3 razy wysiewałem z nasion kupionych w Polsce, niestety nic mi nie wyszło. Te nasiona są sprowadzone z zagranicy bezpośrednio. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ostatni raz próbuję. Roślina generalnie bardzo, bardzo trudna w hodowli, szczególnie w okresie zimowym. No i wszystko wysiane. Jeszcze trzeba koperty przejrzeć, czy coś tam nie zapomniałem. Pusto, nie? Także nic już nie ma. Teraz pozostaje tylko czekać na efekty. Zobaczymy, czy coś wykiełkuje. No i jeszcze jedną rzeczą, którą się chciałem wam pochwalić rośliną, jest banonowy z Rajepuli. To ten właśnie, który niedawno był wysadzany do doniczki, sprowadzany z Wysp Kanaryjskich. Zobaczcie, zobaczcie, wypuścił pierwszego liścia, mały bo mały, ale jest, czyli ruszył. Wypuszcza już drugiego, nie licząc tego takiego startowego. Będzie z niego coś i to jest bananowiec, z którym wiążę też dużą nadzieję. Bo jest on łatwy w uprawie, dorasta do 2 metrów, jest bananowcem, który może rosnąć w doniczce i może rosnąć w domu. Jeden z niewielu bananów, który tak naprawdę może w domu zaowocować. Taki dość mocno karłowaty i bardzo, bardzo wytrzymały. Nie jest to AAA, tylko AAB, o ile pamiętam. Co oznacza, że jest mocno wytrzymały na różne tam spadki temperatur i niefajne warunki zimowania. Także trzymam za niego kciuki, żeby rósł i żeby dawał odrosty. Kolejnym bananem, którym się chciałem pochwalić, jest bananowiec Manzano, który właśnie wypuścił pierwsze 2 liście, o ile to tak można nazwać, ale mam go pod ręką, więc omówmy go trochę. Na stoliczek i możemy go obejrzeć dokładnie. Manzano, właśnie ten bananowiec, z nim wiążę chyba największe nadzieje, ale nie tylko z nim, bo również z burzawą, którego mam od zeszłego roku. Te dwa banany, Manzano i Blue Java, są tak do siebie podobne, mają tak identyczne warunki hodowli, że właściwie są nie do odróżnienia i nawet wprawni hodowcy mają ciężko je rozróżnić. Młode sadzonki można rozróżnić po tym, że mają takie pomarańczowe krawędzie. Właśnie Manzano ma takie pomarańczowe krawędzie. Złapmy ostrość i tu właśnie widać te pomarańczowe krawędzie liścia, jak i również o właśnie tutaj.
Blue Java tych krawędzi pomarańczowych nie ma takich zaznaczonych i są one mniej widoczne, ale pozostałe cechy bananów są tak bardzo podobne do siebie, że są nie do rozróżnienia. Oba banany rosną w strefie klimatycznej 8, co oznacza, że mogłyby rosnąć w gruncie w zachodnich Niemczech czy we Francji i tam by mogły w gruncie wydać owoce, także jest to rewelacja. Wytrzymałość bardzo podobna do Sikkimensis czy Bassio, coś mniej więcej w tym rodzaju. No i dobrze znoszą zimowanie. Bananowiec Blue Java stał u mnie tu na tej ławeczce na dole, gdzie każdy bananowiec właściwie by padł poza tymi bananami Bassio czy Sikkimensis i przetrwał w dobrej kondycji. Teraz jest w domu na parapecie, już ruszył z miejsca. Oba banany, i Manzano, i Blue Java mają jedną wspólną cechę. Mogą zaowocować po roku od wysadzenia. Wysadzenia mam tu na myśli mniej więcej takiej sadzonki. Gdybyśmy tą sadzonkę teraz władowali do gruntu i nie byłoby zimy, to w przyszłym roku, w marcu, bo teraz mamy 21 marca, mógłby się pojawić kwiatostan. A potem jeszcze około 8-9 miesięcy do dojrzenia bananów. Czyli jest to po prostu rekordzista, jeżeli chodzi o szybkość wzrostu. Oczywiście u nas te sezony są krótsze, więc w rok się to nie uda, ale mam nadzieję, że w 2 lata się to uda, a w przyszłości jak będzie rosnął w szklarni, to w rok odrosty będą dawały owoce. Owoce są podobno bardzo pyszne, lecz niestety ich nie skosztujecie nigdy z tego względu, że jest ich mało. Kiść jest bardzo mała w porównaniu z bananami, które mamy w sklepach. Nie opłaca się ich sprowadzać do sklepów też z tego powodu, że tak jak i wiele innych gatunków, nie przeżywają transportu. Także niestety tych bananów w sklepie nigdy nie kupicie i nie skosztujecie. Mam nadzieję, że on u mnie kiedyś zaowocuje. No i nieliczni, mam tu na myśli patronów takich bardziej zaangażowanych, będą mieli możliwość skosztowania pewnie tych bananów, jeżeli będę miał ich odpowiednią ilość. Ja oczywiście wiążę nadzieję z tym, że te banany będą i będę do tego dążył, także zobaczycie, że 2-3 lata i będą z tego banana owoce. Z tego lub z Blue Java. Tak to mniej więcej właśnie wygląda. Bananowiec ogólnie bardzo ciężki w zdobyciu i niestety dość drogi. Jest po prostu rozchwytywany w Europie ze względu właśnie na te wysokie parametry odpornościowe, jeżeli chodzi właśnie o zimowanie i szybkość owocowania, także można go dostać. Czasami go można dostać, ale cena niestety troszeczkę powala na kolana. Tak to z nim wygląda, wraca na półeczkę. Może będą w przyszłości odrosty. Na razie nic nie widać. No i co, trochę tego dzisiaj było, tym akcentem będziemy już kończyć. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, postaram się troszeczkę tych odcinków więcej zrobić w najbliższym czasie, dopóki no, część z Was musi siedzieć w domach z wiadomych powodów, żeby się Wam po prostu nie nudziło, czasami zrobię jakąś krótką relację stąd, tym bardziej, że już jest wiosna i wszystko rusza z miejsca. Aż mi żal tej papai, która tam się ciśnie w rogu, bo popatrzcie, ile liści puściła nowych, ona po prostu już ruszyła z kopyta, ale o tym następnym razem, niech jeszcze troszeczkę się rozwinie. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, bardzo dziękuję patronom za wsparcie kanału, właściwie nie kanału, tylko budowy szklarni. Mam nadzieję, że nic nie zaburzy budowy szklarni. Tutaj mamy właśnie patronów, zaraz obok mamy Patronata, na którego możecie wejść, tam sobie coś o tej budowie szklarni poczytać. No i właściwie to na dzisiaj tyle, także dzięki wielkie, subskrypcja, dzwonek, może jakimś znajomym wyślijcie linka do moich filmów, może kogoś tym też zarazicie. Dzięki, na razie i do następnego, hej!